Cześć dziewczyny, dajcie znać, jak ktoś jest, czy mnie widać i czy mnie słychać. Trochę jest już późno, ale myślę, że mamy takie gorące teraz tematy, że warto sobie porozmawiać na ten temat. Dlatego będę wdzięczna, jak mi dacie znać, czy jesteście, czy was nie ma. Okej, widzę, że jest już parę osób. Chciałam wam trochę opowiedzieć o tym, co się dzisiaj wydarzyło, bo mam jakieś tam informacje na ten temat, ale też wydaje mi się, że warto chyba porozmawiać, ale dobra, może po kolei w takim razie. Dajcie znać, czy jesteśmy, czy wszystko jest ok i będziemy sobie rozmawiać. Więc tak, całe dzisiejsze zamieszanie zaczęło się od tego, że Izba Kosmetologów zamieściła post, chyba trochę niefortunny. Niefortunny w tym sensie, że trochę co innego było na grafice, a trochę co innego było w treści posta i to wywołało dużo różnych emocji. Kacper mnie tutaj wytyka, że panowie nie mogą oglądać. Kasper, mogą, ale wiesz, ja jestem zdania, że kobiety się bardzo często dyskryminuje, bo ja na przykład ciągle czytam o sobie mogłeś, chciałeś, więc jak trochę panów czasami podyskryminujemy, to im się nic nie stanie. Tak z przymrużeniem oka. Ale oczywiście panowie są bardzo mile widziani, o ile nie przeszkadza im, że mówię do was dziewczyny. No, dobra. Przejdźmy do konkretów. Więc pojawił się taki post, będę sobie tu, słuchajcie, zerkać, bo nie chcę was gdzieś tam wprowadzić w błąd albo czegoś powiedzieć głupiego, bo temat jest poważny, więc sobie teraz to znajdę, albo i nie. Dobra, więc pojawił się taki komunikat, że po rozmowach z minister rozwoju Jadwigą Emilewicz Izba Kosmetologów uzyskała taką informację, że nasz zawód, czy nasza branża w ogóle, bo tak to jest ujęte, specjalistów w branży beauty, Paweł mówi, że może być coś dziewczyny, no to super, bardzo się cieszę, że wpisanie specjalistów w branży beauty, że będą wpisani specjaliści w branży beauty na listę zawodów szczególnie dotkniętych pandemią. A przy tym poście była grafika ze screenem wypowiedzi, że będą gabinety kosmetyczne wpisane na... że uwzględnimy państwa, nie ma, że gabinety kosmetyczne, żeby już być takim w 100% precyzyjnym, na liście zamykanych obligatoryjnie działalności. No i pod tym postem Izby, widziałam, pojawiło się dużo takich komentarzy emocjonalnych. No i Izba to potem wyedytowała i wyprostowała, że oni nie wnioskowali o to, żeby zamykać gabinety i że tak by ta wypowiedź nie padła w rozmowie z nimi. No i tak się złożyło, szczęśliwie, nieszczęśliwie, że do mnie się odezwała osoba w rozmowie, z którą właśnie padła ta informacja i przesłała mi screeny tej rozmowy. I dostałam zgodę, żeby właśnie anonimowo o tym powiedzieć. I jakby to jest takim punktem wyjścia trochę do dłuższej rozmowy, wydaje mi się, bo jakby pani minister skontaktowała się z jedną ze specjalistek, już nie będę tak mówić, żeby nie dało się zidentyfikować tej osoby, z pytaniem właśnie, jakie jest nasze stanowisko. No i ta osoba powiedziała, jakie jest jej prywatne stanowisko i odesłała panią minister do Izby. Izba mówi, że nie wnioskowała o zamykanie gabinetów. No i ta osoba, jakby, która mi wysłała tego screena, właśnie wysłała mi tego screena z tym, że pani minister odpowiedziała, że oni chcą zamykać. No i skoro później poszła do Izby, no to logiczne jest, że faktycznie w rozmowie z Izbą mogło to nie paść, więc też wydaje mi się, że to takie mówienie źle, że tu Izba coś, no to też jest nie do końca prawdą, ale oczywiście trochę Izba to Izbo. Ja tam was lubię, ale trochę żeście to niefortunnie sformułowali. Na szczęście zostało to szybko wyprostowane, więc ale konkluzja jakby tego wszystkiego jest taka, że minister rozwoju skontaktowała się z jakąś prywatną osobą, pytać, jakie jest jej stanowisko. No i ta osoba po prostu wyraziła swoje stanowisko, co nie jest niczym złym, i odesłała do organizacji branżowej.
A po rozmowie z tą osobą padła deklaracja, że będą zamykać, więc to trochę wygląda tak, jakby oni sami nie wiedzieli, co mają robić, i pytali się osób w sumie no, przypadkowych, jednak jakby nie było. I na tej podstawie podejmowali decyzję. No i teraz to brzmi trochę niefajnie, o ile to oczywiście jest wszystko prawdą, bo ja Wam mówię, jakie ja informacje dostałam. Jeśli chodzi o samo wpisanie na tą listę tych. Dobra, bądźmy precyzyjnie, szczególnie dotkniętych pandemią, no to też od Izby z kolei dostałam informację, że to się będzie wiązało z jakimiś dodatkowymi możliwościami finansowymi, no ale to jeszcze jest, wiecie, no po prostu chcę, żeby padła taka informacja też oficjalna, zresztą oni sami też jeszcze nie wiedzą, bo tu wiecie, to się po prostu wszystko dzieje z minuty na minutę, nie? Więc chciałam Wam tylko powiedzieć, jakby jak to wyglądało, i że wydaje mi się, że to jest ogólnie taki bardziej globalny problem trochę, że my trochę też sami chyba nie wiemy, czego chcemy. Ja się też temu w zasadzie nie dziwię, bo ja Wam powiem, że ja w tej sprawie też nie mam stanowiska takiego jednoznacznego. Prywatnie uważam, że zdecydowanie lepiej jest nie pracować w tym okresie, bo to rzeczywiście wedle wszelkich stanowisk specjalistów zwiększa po prostu potencjalne problemy. Mamy się wszyscy przetrzymać w tych domach, żeby to jak najszybciej, żeby to się po prostu nie rozprzestrzeniło mocniej, ale ja się nie będę wypowiadać w tym temacie, bo nie jestem specjalistką. Specjaliści tak mówią. Ja osobiście jestem za tym, żeby siedzieć w domu. Ja grzecznie siedzę w domu, chociaż zawsze siedzę w domu, więc teraz tym bardziej siedzę w domu. Ale zawsze też podkreślam, że rozumiem osoby, które są w trudnej sytuacji. Bo po prostu no, niektórzy mają taki problem, że nie mają co do garnka włożyć, tak? Więc ciężko mi takie osoby oceniać, bo ja nie jestem w takiej sytuacji, tak? Więc sama, że tak powiem, nie miałam zdania w tej sprawie. Wiecie dobrze, że nagrałam film, w którym te wszystkie absurdy, które się działy przez ostatnie dni, wypunktowałam z po prostu intencją, żeby się ogarnęli trochę i ewentualnie podjęli jakieś decyzje, tak? Ale od tego, jakie decyzje, to ja też na ten temat się nie wypowiadam, bo ja nie jestem specjalistką w tej sprawie, bo ja się nie czuję kompetentna, żeby decydować, co mają robić, jakie zalecenia ma wydawać sanepid, tak? Ale jeszcze właśnie chciałam trochę powiedzieć o tym, że to też jest chyba tak trochę, no, nasza wina jako branży, bo słuchajcie, też mnie trochę zdziwiło to, że sama ostatnio robiłam ankietę na grupie, właśnie czy zakaz powinien być, czy nie, bo sama się też nad tym mocno zastanawiałam, czy to ma sens, bo są jakieś argumenty za, są jakieś argumenty przeciw. Wszystkie są w zasadzie no, rozsądne i jest coś w nich. No i jakby nie było, większość Was twierdzi, że zakaz powinien być. Na innych grupach widziałam też, były podobne ankiety. No i też większość ludzi mówiło, że zakaz powinien być. Ja szczerze mówiąc spodziewałam się bardziej, że będziecie trochę na inną opcję głosować, bo ja dałam takie trzy opcje, że tak. Pierwsza opcja, powinien być odgórny zakaz pracy w salonie. Druga opcja, nie powinno być zakazów, co oficjalnych zaleceń dotyczących środków bezpieczeństwa. I trzecia opcja, nie powinno być zakazu, ale nie pracuję i nie mam zamiaru w najbliższych dniach. I powiem Wam szczerze, że myślałam, że wybierzecie raczej tą trzecią opcję, a okazuje się, że ta trzecia opcja miała najmniej głosów. Więc jednak znaczna część, przynajmniej u mnie na grupie, ale widziałam, że na innych też, bo inne grupy, tak jak mówiłam, robiły podobne ankiety, była za tym, żeby ten odgórny zakaz był. W nadziei na przykład na jakieś większe wsparcie finansowe, które no teoretycznie być może, ale też wiadomo, że takiej pewności nie ma. No a teraz jak pojawiła się taka informacja, że oni myślą jakby o tym, żeby zamykać te gabinety, już nie wiadomo generalnie, na jakiej podstawie doszli do takiego wniosku? Widać, że te podstawy chyba nie są zbyt merytoryczne, tak? Bo najpierw pani minister mówi, że będziemy otwierać salony, że nam da zalecenia, że będziemy siedzieć w maseczkach, no, co lekarze krytykują, że to nie zabezpiecza w 100% i że to nie jest rozsądne. Same też się bardzo tym oburzałyście. Z drugiej strony pada informacja, że może być zakaz. No i w sumie też się wszyscy oburzają. Więc wydaje mi się, że wiecie, trochę jest tak, że chyba same nie wiemy po prostu, co mamy zrobić. I wydaje mi się, że jak się nie dowiemy, no to też chyba nie ma co oczekiwać jakichś decyzji, które będą wszystkich satysfakcjonować. Wiecie, to też mi jest ciężko oceniać, bo
Tak jak mówię, widzę te wyniki ankiet i one są bardzo jednoznaczne, a z drugiej strony widzę też lawinę komentarzy właśnie negatywnych pod tym postem, który, tak jak mówiłam, był trochę niefortunny, ale no, widać było, że większość osób z tym zakazem się nie zgadza. No to teraz pytanie, czy tam się udzielały inne osoby, a tu się udzielały inne osoby, czy te osoby też zmieniają zdanie? Ja, tak jak wam mówię, zdania w tej sprawie po prostu nie mam. I nie ma zamiaru niczego forsować i narzucać, bo po prostu wydaje mi się, że ta sytuacja przerasta jakby moje kompetencje i w ogóle wszystko. Prosiłam jedynie, ale to już dawno, 2 tygodnie temu, żeby ktoś po prostu się wypowiedział w tej sprawie w jasny sposób, a nie każdy inaczej. No ale tak wydaje mi się, wiecie, to wszystko dziwne, nie? No bo jak ci z ministerstwa sami nie wiedzą i się pytają jakichś no, przypadkowych jednak osób, co mają robić, no to trochę jest dziwne. Czekajcie, ja sobie poczytam w ogóle wasze komentarze, co wy o tym sądzicie, bo ja tu się produkuję i nie wiem, co wy o tym myślicie wszystkim. Poczytamy coś teraz może. No, ktoś tu pisze, że prawo wyboru spowoduje, że będziemy mieć scenariusz włoski. No właśnie, no bo to też jest pytanie, na ile jesteśmy odpowiedzialne, tak, jako branża. No ale to już mówiłam wcześniej o tym. Tu piszecie, że chcecie mieć prawo wyboru. Większość, 23 tysiące ludzi w grupie było, za było 4 tysiące. Reszta wstrzymała się od głosu. A wiecie, z tym wstrzymywaniem się od głosu to też jest tak trochę, że, bo na przykład ja często robię ankiety różne w mojej grupie i jak jest jakiś taki temat ciekawy, to zwykle jest 1000 osób głosuje, a w grupie jest chyba, nie wiem, 20-30, już sama straciłam rachubę. Ale po pierwsze, to też jest dużo osób, które pracują, a nie są właścicielami salonów, no bo na całą jakby branżę mamy i właścicieli, i pracowników, więc też trzeba to uwzględnić. A po drugie, jak ktoś się nie wypowiada, no to chyba nie chce, żeby jego głos był uwzględniany w jakiejś sprawie. Te moje ankiety no, głównie dotyczą, poza tą akcją z rozporządzeniem, po prostu wybadania waszych opinii, a potem piszę artykuły na tej podstawie, robię sobie jakieś analizy. Więc to nie jest aż tak super istotne, żeby te osoby się wszystkie wypowiedziały. No ale mi się wydaje, że jak ktoś milczy, no to może nie ma po prostu zdania na ten temat. Więc też nie ma tak co mówić, że część nie oddała głosu, więc należy brać ich zdanie pod uwagę, choć nie wiadomo, jakie oni mają zdanie. No to będzie też ignorancja jest taką dość częstą rzeczą u nas, trochę się nie interesujemy tym, co się dzieje wokół nas. Teraz jest inaczej, owszem, ale wiecie, no ja już tutaj nie pierwszą taką aferę śledzę, bo było ich już wiele. No i w sumie pierwszy raz jest takie duże bardzo poruszenie na różnych frontach, bo przecież nie tylko ja was tam informuję, przekazuję wam jakieś informacje, tylko też dużo innych osób się angażuje, są jakieś fajne inicjatywy, pomoc dla szpitali i tak dalej. Więc to porusza wszystkich. Dobra, czekajcie. Co wy o tym myślicie? Napiszcie. Tak, nagle zwrot akcji w naszym środowisku, więc ja już nie wiem, kto co chce. No właśnie, ja też powiem wam szczerze, nie wiem. Nie dość, że nie mam swojego zdania, to jeszcze widzę, że z tym takim zdaniem wszystkich też jest trochę kiepsko. I nie wiem, powiem szczerze wam, co by było w tej sytuacji dobrze zrobić. Myślę, że może powinno powstać jakieś takie, wiecie, ciało na przykład. Są też przecież inne organizacje branżowe. Może wszyscy powinni się spotkać z panią minister i porozmawiać o różnych opcjach. Skoro oni są tak otwarci na różne stanowiska i tak łakną naszych opinii, co jest naprawdę nowością, bo to zwykle ciężko się dobić o cokolwiek. Ja już wielokrotnie pisałam różne listy do Ministerstwa Zdrowia w sprawie tych różnych rzeczy związanych z uprawnieniami zawodowymi. Odpowiedzi się nie doczekałam nigdy. Więc wydaje mi się, że fakt, że jest jakieś tam otwarcie na sprawę, no to też to może właśnie powinny różne organizacje branżowe się gdzieś tam skrzyknąć, umówić na takie rozmowy. Też coś tam chyba Izba wspominała o jakichś rozmowach, ale nie wiem. Myślę, że to by mogło mieć sens, no tylko też właśnie, żeby sama branża wiedziała, czego chce, bo teraz to chyba trochę nie chce, nie wie, czego chce i no i to też w sumie nie jest dziwne, bo sytuacja jest trudna i się ciężko w niej odnaleźć. Monika pisze, że chce mieć wybór. Zakaz się będzie wiązać również z tym, że nie będziemy mogły przebywać w gabinecie. Będą za to kary. Pomocy żadnej nie będzie mimo zakazu.
Słuchajcie, tak przy okazji o tej pomocy, jak już jesteśmy, bo też wiem, że nie wszyscy gdzieś tam czytają te newsy i się pytają potem o to samo po 15 razy. Więc już przy okazji wam powiem, jak was jest tutaj dużo w jednym miejscu, że macie na blogu artykuł jeden z aktualnymi formami pomocy i drugi z projektem ustawy, która dzisiaj była procedowana przez Sejm. Ja jeszcze nie wiem, co oni tam nawymyślali, Boże, Senat, przepraszam, nie Sejm. Nie wiem, co oni tam nawymyślali w tym Senacie, bo nawet nie miałam czasu sprawdzić, bo byłam po południu z dzieckiem i mnie właśnie tutaj ten news wyrwał z że tak powiem, z butów i nie miałam jeszcze czasu sprawdzić, ale ja wam to wszystko aktualnie. Na razie tam macie projekt, wiele się tam nie pozmieniało w tym projekcie, więc jeden artykuł jest z tym, co jest dostępne na teraz, drugi artykuł jest z tym, co będzie dostępne na już najprawdopodobniej, a jeszcze wam to wszystko zaktualizuję, także jak chcecie wiedzieć, co z tą pomocą, to zaglądajcie na bloga i też bardzo was proszę, nie piszcie mi próśb o jakieś indywidualne porady, bo ja po pierwsze nie jestem kompetentna, wiecie, co innego jest przeczytać jakieś przepisy, przeczytać, wiecie, zebrać wam w jednym miejscu jakieś zalecenia z różnych stron, podlinkować jakieś szczegółowe informacje, a co innego jest udzielać porad, kurczę, prawno, księgowo, jakiś, nie wiem. Więc nie piszcie mi proszę, bo ja naprawdę nie jestem po pierwsze kompetentna, a po drugie nie mam na to czasu, bo widzicie, ile ostatnio piszę, ile rzeczy tutaj ogarniam. Macie chyba 18 artykułów przez ostatnie 2 tygodnie na blogu i mi to naprawdę zajmuje cały wolny czas. I żeby wam odpisać na wiadomość, choćby najkrótszą, to naprawdę jest ciężko. Przepraszam, że tak nie odpisuję wam. Ale no naprawdę nie mam kiedy fizycznie po prostu. Dobra, ale już nie o tym. Dobra, czytam jeszcze co myślicie na ten temat. Interesuje mnie szczególnie to, czemu, że tak powiem, jest taki dwugłos. Jakie jest wasze zdanie na ten temat? Że tutaj najpierw w głosowaniach wszyscy są za zamykaniem, a teraz jak padła taka propozycja ze strony ministerstwa, to wszyscy się denerwują. Znaczy ja rozumiem, dlaczego się denerwują, ale jakby skąd ten taki... ta skala, nie? Że tu było większość za tym, a teraz jest większość za tym. I co myślicie, że trzeba by było z tym zrobić, bo jutro podobno mają paść jakieś jeszcze zaostrzenia. I to wiecie, też nie jest tak, że tutaj wokół nas się wszystko kręci, tylko też decyzje zapadają po prostu dotyczące całego kraju tak naprawdę. Więc jak zakażą czegoś na terenie całego kraju, to my pod to podpadamy automatycznie i czy ktoś tam się, wiecie, z tym wcześniej zgadzał, czy się nie zgadzał, no to też na to wielkiego wpływu nie ma, więc też nie ma znowu co przesadzać z tą naszą siłą sprawczą, jeśli chcecie mieć do kogoś o coś pretensje, bo to też nie do końca tak działa. Ale czy uważacie, że może powinny się te organizacje branżowe jakoś wspólnie, czy może macie jakiś inny pomysł? Jak myślicie, że z tego powinniśmy wybrnąć? Dajcie znać w komentarzu. I zapiszę, dzisiaj byłam w gabinecie, wszystkie tylko mówią, że siedzą w domu, ale kilka klientek w tygodniu przyjmują i tak to na serio wygląda. No ale to dlaczego wszyscy głosowali za zamknięciem? Znaczy większość, nie mówię, że wszyscy. Powiem wam, jak to u mnie było. Było tak... mniej więcej 1050 głosów, bo jeszcze nawet tego nie zdążyłam podsumować, bo chciałam, wiecie, artykuł o tym napisać, ale po prostu nie zdążyłam, bo tu się tak wszystko szybko dzieje. I tak, 825 było za zamykaniem, 179 było za tym, że nie ma być zakazu i mają być jakieś wytyczne, czyli żeby móc pracować, a za tą opcją taką najbardziej pośrednią, czyli że nie zakaz, ale ja teraz nie pracuję, było 53 osoby tylko. No. Więc widzicie, że jest w tym wszystkim jakaś taka nielogiczność, mi się wydaje. A że sprawa wszystkich grzeje, to potem też są emocje i jakieś tam oskarżenia i tak dalej. I to też nie jest fajne. Jaki jest sens otwierać gabinet, jeśli ludziom zabrania się wychodzić? No właśnie, to jest też właśnie ten główny problem, tak, na który też ja zwracałam uwagę. Że ta wypowiedź pani minister, jak ona się ma właśnie do tego, że jest zakaz. To czy ten zakaz będzie zniesiony, czy co? Dobra. Sandra pisze, że mam duży salon, zamknięty od 3 tygodni. Też płynę przez tą decyzję i myślę o dobrze ogółu. Może chodzi o czas. 2 tygodnie temu może odgórne zamknięcie miało sens. No ja robiłam ankietę chyba wczoraj albo przedwczoraj, więc też to chyba nie jest ten czynnik.
Nie wyobrażam sobie, że konkurencja tylko czyha na moje klientki. No, bo to też jest taki, powiem wam, trochę problem. Bo raz, że klientki trochę nie chcą przychodzić, bo się też boją, bo słyszą to wszystko, bo się stosują do zaleceń. A dwa, że też dużo osób się boi, że gdzieś tam konkurencja tej klientki przejmie. No i to też takie rodzi, mi się wydaje, kwasy po prostu w branży. No bo też, wiecie, ktoś nie ma pieniędzy, więc pracuje. Ktoś trochę tych pieniędzy ma, więc nie pracuje, bo się przejmuje zaleceniami. No ale za chwilę jakby ta osoba, która nie pracuje, też będzie w tej sytuacji, nie? Więc taki też rozdźwięk z drugiej strony ma też swoje takie negatywne strony. No tutaj każda jakby opcja ma, wiecie, pozytywy i negatywy. Tu ciężko jest naprawdę powiedzieć, nie mówię powiedzieć, czy powinno się pracować, czy nie, tak? Bo to wszyscy nam mówią, że się nie powinno i wszyscy o tym wiedzą, tylko kwestia właśnie, żeby to rozdzielić, czy to od tego, jakie my decyzje podejmujemy, czy otwieramy ten gabinet, czy nie, najlepiej nie. A kwestią drugą jest to, czy jest jakiś zakaz, czy są jakieś zalecenia. I jeszcze trzecią kwestią jest to, że jest jakieś wsparcie finansowe albo go nie ma. Tak? To są trzy zupełnie osobne kwestie, a widzę, że wielu osobom to też się całkowicie jedno z drugim miesza. Tak? Bo tu dyskutujemy na przykład o finansach, a ktoś bardzo znowu wraca do tych kwestii zdrowotnych. No ja wiem, że to jest też istotne, tylko jakby żebyśmy nie mieszali tych trzech rzeczy, bo z tego tylko jakieś takie emocje, wydaje mi się, niepotrzebne wychodzą. Moim zdaniem ludzie nie wiedzą, co robić i są zmienni, bo nie mają zapewnionej pomocy na 100%, tylko obietnice. No może też tak być, całkiem prawdopodobne, bo ta cała ustawa niestety trochę się za bardzo ciągnie, a już jest 30, więc decyzje takie związane z zwolnieniami ewentualnymi, jeśli ktoś już jest w ciężkiej sytuacji, się bardzo szybko zbliżają, tak. Zresztą to, ale to wiecie, to we wszystkich mediach o tym po prostu trąbią, że oni za długo im to schodzi z tym wszystkim, nie? Że za chwilę będzie po prostu już pozamiatane, bo po prostu firmy zaczną zwalniać i tyle. No ale to jakby wiecie, no też tutaj nic na to nie poradzimy, nie przyspieszymy tego. Ja uważam, że na siłę chciały zamknięcia, bo liczyły na wsparcie, które wcale nas nie uratuje. Dużo dziewczyn już podjęło decyzję, że zamyka salon od 1 kwietnia. No tak, z tym zamknięciem odgórnym też się mogą wiązać jakieś profity, bo pamiętacie, ja tam kiedyś pisałam właśnie, że te osoby, które w galeriach miały i dostały odgórny zakaz, one rzeczywiście mają trochę lepsze warunki, jeśli chodzi o czynsz na przykład. Więc odgórny zakaz może się faktycznie wiązać z większym wsparciem i jeśli ten zakaz rzeczywiście będzie, bo już tego nie wiemy, chyba że coś się podzieje i ktoś coś podziała, ale czy jest sens, czy go nie ma. Ja, tak jak mówię, nie wypowiadam się w tej kwestii. No to się rzeczywiście może wiązać z dodatkowym wsparciem, bo zwróćcie uwagę, że były takie właśnie branże wymieniane, jak branża turystyczna czy transportowa, które mają jakieś tam nawet swoje własne oddzielne zapisy, regulacje, ze względu na to, że właśnie dostały od tego całego kryzysu dużo większego kopa niż inni. No i nasza branża też jakby jest taką branżą, bo no, nie ma tutaj na przykład możliwości pracy zdalnej, tak? Więc jest to też, no jest ta bliska odległość z klientkami, która też ogranicza tą możliwość pracy właśnie, no wiecie, no, tak jak na przykład w sklepie. Był taki tam na jednej z grup live z lekarzem, ja go też wczoraj oglądałam i uważam, że był bardzo fajny, może go też wrzucę, było dużo właśnie informacji takich medycznych. Dobra, co jeszcze myślicie na ten temat? Napiszcie mi. Był za duży hejt na te dziewczyny, co jeszcze pracują, to siedziały cicho. No, być może tak. Ale wydaje mi się, że i tak ta dysproporcja jest niepokojąco dziwna. Zamkną nas i co? Pójdziemy pracować do Żabki czy Biedronki? Wiecie, też pytanie, jakby co będzie w tym zakazie i na ile on będzie, tak? Bo jak on będzie na przykład na 2 tygodnie tylko, to wydaje mi się, że to chyba nie jest jakoś strasznie tragiczne, bo to by też mogło trochę uspokoić nastroje w pewnym sensie. Oczywiście, no wiadomo, nie dla wszystkich, tak, bo wiadomo, że pewnie komuś to bardzo skomplikuje życie, ale gdyby to były na przykład 2 tygodnie, to jeszcze by było, wydaje mi się, całkiem okej, tak, bo po tych 2 tygodniach, załóżmy, jeśli to by się faktycznie uspokoiło, no to miałbyśmy pewność, że jakby od nowa siadamy do stołu i od nowa rozmawiamy, tak? Czy coś trzeba robić dalej, czy nie trzeba? Czy właśnie może teraz już jakieś wytyczne, a nie zakaz?
Gorzej, jak ten zakaz będzie taki bezterminowy, no to faktycznie może być problem właśnie z powrotem później do pracy. No tak jak mówiłam, że każda opcja ma jakieś swoje argumenty za i przeciw, więc to jest naprawdę mega ciężko wyważyć. Klientki siedzą w domu, rezygnują z wizyt, no właśnie. Nie dość, że siedzą w domu, rezygnują, to jeszcze nie mogą wychodzić, nie? Nasza branża powinna domagać się wprowadzenia stanu wyjątkowego, a nie udawania, że takiego stanu nie ma. No chyba wszyscy się wiecie, co domagają. Nie tylko nasza branża. Porażka. Piszą, że nie wydali zakazu. Mają wydać zakaz i źle, zdecydujcie się. Dodajmy, że ta pomoc, którą proponuje rząd, jest niewystarczająca dla przedsiębiorców, o ile cokolwiek przejdzie. Jest niewystarczająca, tylko też was pytałam, co byście chciały, dziewczyny, pod jedną z ankiet. I też za bardzo tak dużo nie było komentarzy, że niewystarczająca i co dalej, co byście chciały. Też nie było za dużo komentarzy. Myślę, że tak trochę ciężko u nas, wiecie, z tą mobilizacją. Sytuacja jest trudna, więc może też dlatego. Ale wydaje mi się, że gdybyśmy mieli jakieś takie postulaty konkretne, no to też byłoby łatwiej coś wywalczyć. Bo takie mówienie, że źle i tyle, no to też jakby chyba nie zmienia za wiele, prawda? Taka lekka hipokryzja wśród kosmetyczek. Nagle w mojej okolicy salony się remontują, zaklejone witryny, wpuszczanie na telefon i normalna praca w podziemiu. No właśnie, tylko to trochę chyba nie ma sensu, nie? Bo to tak, tak trochę być w ciąży. Powinny być zamknięte, skończy się jak we Włoszech. Własna działalność zawsze niesie za sobą ryzyko. Dziewczyny się nakręciły, że jeśli odgórnie zamkną salony, to dostaną kokosy na ratunek. No zobaczymy, jak to będzie z tymi kokosami. Myślę, że coś się może już jutro wyjaśnić. Dzisiaj to nic, wiecie, nie wymyślimy specjalnie, nie? Bo nikt tego nie wie po prostu. Być może jutro się czegoś dowiemy, ale myślę, że trochę chyba jakoś tak nasza branża powinna być jeszcze bardziej aktywna w tym wszystkim i tak bardziej konstruktywnie może, a nie tak tylko, że wiecie, że się nie zgadzamy na różne rzeczy, nie? Powinniśmy mieć wybór, jakim prawem ktoś decyduje za mnie. Marta pisze i Ilona pisze, kiedy będą podjęte decyzje. No niby, że coś jutro się ma okazać, ale co? To tego też nikt nie wie. Dajcie mi znać, czy w tym Senacie coś wymodzili, czy jakieś głosowanie było, bo ja nawet nie miałam czasu sprawdzić, tak jak wam mówiłam, ale chętnie bym się dowiedziała, a teraz się nie dowiem, bo z wami rozmawiam. Jak ktoś obserwuje, to niech mi da znać. Myślę, że Paweł pisze, myślę, że nikt nie chce zbędnie ryzykować, ale sama decyzja o odgórnym zamknięciu bez opcji realnego wsparcia finansowego ze strony państwa to na tyle samobójstwo zawodowe, co w istocie zwykłe... Oj, czekajcie, bo nie mogę tego rozwinąć. No to powinno iść jedno troszkę chyba z drugim, faktycznie. Wiecie, też jest taki problem, że teraz wszystkie decyzje trochę zapadają po prostu na wariata. No tak być nie powinno, ale też sytuacja jest specyficzna, więc ja się z jednej strony też trochę nie dziwię, bo no ciężko jest po prostu ogarnąć naraz tyle różnych rzeczy. No nie chcę usprawiedliwiać ministerstwa, bo niektóre te wypowiedzi czy działania są takie serio trochę dziwne. Ale z drugiej strony, no widzicie, że cała Polska czeka w wielkim oczekiwaniu, wszyscy przedsiębiorcy na to, co się wydarzy. No i podejrzewam, że też troszkę ciężko jest to skoordynować. Dlatego tym bardziej powinniśmy trzymać rękę na pulsie i gdzieś to wszystko obserwować. Proszę o zapisanie live'a, Ola będzie zapisany. Dziewczyny liczą, że jak nas zamkną, nie będą musiały płacić czynszu swoim prywatnym wynajmującym. Nie wiem, może. No z galeriami tak trochę było. Może trzeba się tym zainteresować. Na pewno się będziemy interesować, jakie opcje daje taka właśnie decyzja odgórna. Trzeba będzie to zgłębić. Izba właśnie też trochę mi o tym pisała nieoficjalnie. Ja też się na pewno postaram, żeby właśnie te konkrety gdzieś tam zebrać też, nie? Gdyby taka decyzja faktycznie zapadła, to jakie to daje możliwości konkretne? Mleko się rozlało, Agnieszka pisze. Polski naród, Barbara pisze, ma to do siebie, że mu się nie dogodzi bez względu na finalny wynik. Raz jest lawina na jedno kopyto, później na drugie. No właśnie.
Ilona pisze, nie bierz tego do siebie, tylko jak to mają zrobić i dzisiaj chcę pracować, Tereska nie, to aktualnie mamy. No ja wiem właśnie, że tak kurczę jest. Konia z rzędem temu, kto wymyśli jak z tej sytuacji wybrnąć. Ja się nie podejmuję. Tak, wszyscy wspólnie ustalić bez chaosu tej kwestii. Tutaj Violetta przypomina o tych aspektach zdrowotnych, że jest ogłoszona pandemia. Niepotrzebna ta ankieta była, to tylko było kili i mrowisko. Ale Agnieszka, jaka ankieta? U mnie? U mnie tej ankiety nikt nie widział, to nie było nigdzie opublikowane. A tych ankiet to było całe multum na wszystkich grupach kosmetycznych. I one też były zamknięte generalnie. Chyba, że ktoś coś oficjalnie pisał, ale mi na ten temat nic nie wiadomo. Czy ktoś coś oficjalnie wysyłał w tej kwestii? Jeśli wiecie, to mi dajcie znać, bo ja też nie jestem w stanie wszystkiego śledzić, bo każdego dnia się tyle dzieje, że to po prostu nie ma fizycznej opcji, żeby być na bieżąco absolutnie z każdą rzeczą. Ja też mam wiele informacji po prostu od was, bo wy mi wysyłacie dużo informacji na priv czy na maila. Ja też nie zawsze dam radę odpisać, ale jestem bardzo wdzięczna, bo właśnie pomagacie mi też być na bieżąco i przesyłać to gdzieś tam w świat dalej, ewentualnie weryfikować i tak dalej. Dwugłosy jest z powodu tego, że każdy ma dość siedzenia w domu i kasa się wszystkim kończy. No, wszyscy jesteśmy chyba w kiepskiej kondycji fizycznej. Wiecie, ja też, bo nie myślcie sobie, że ja tu jestem jakimś takim biernym obserwatorem, bo ja też trochę, wiecie, czasami występuję w charakterze TVN24 dla kosmetologów i kosmetyczek. Czasami jestem jakimś tutaj opiniotwórczym blogerem, czasami was czegoś uczę. To jest takie trochę pomieszanie z poplątaniem. Więc wam się też to czasem widzę myli, bo jak ja wam przekazuję jakąś informację od kogoś, że ktoś coś powiedział, to wy często macie do mnie pretensje. Tak jak ja bym coś wymyśliła na przykład, nie? No ale to też pewnie jest trochę może moja wina, że tak tutaj lawiruję pomiędzy tymi różnymi rolami. Ale dla mnie też jest tak samo trudna sytuacja jak u was. Wiecie, ile mi spadły zamówienia w sklepie od tej całej sytuacji, więc jak wy sobie nie poradzicie, to ja też sobie nie poradzę. Także nie patrzcie też na mnie jako jak na jakąś osobę, która się temu z zewnątrz przygląda i sobie, nie wiem, jakąś rozrywkę czerpie z tego, co się dzieje, albo wam źle życzy. Bo jak wy będziecie mieć problemy, to ja też będę mieć problemy i gabinet do zaplecza też może zniknąć po prostu, bo ja się tylko z tego utrzymuję. Także też miejcie to na uwadze, że no, mnie na to tak samo zależy jak i wam. I też chciałabym, żeby jakieś dobre rozwiązania były, żeby jakieś były dobre decyzje podejmowane. No z tym, że w tej chwili to sama do końca nie wiem, jakie są dobre decyzje. Po prostu coś mi tu przerwało, ale już wróciłam. Małgorzata, jak to mówią, nie urodził się taki, co mu każdy dogodził. Ja chcę powrotu do normalności. No chyba, kurczę, to jest nasze wszystkich marzenie, największe. Bo tak wiecie, jak sobie człowiek przypomni, co robił 2 miesiące temu i teraz popatrzy na to, co się dzieje. Ja na przykład nie chcę tutaj, broń Boże, wywoływać jakiejś lawiny pójścia do sklepów przez was, ale z racji tego, że mieszkam w małym miasteczku i że tu trochę jest mało różnych miejsc, to postanowiłam sobie dzisiaj zrobić większe zakupy online. I też dlatego mniej więcej, między innymi przegapiłam dużo newsów w dniu dzisiejszym, bo pół dnia siedziałam i szukam jakiegoś sklepu, w czym po prostu znajdę to, czego potrzebuję. Próbowałam też zrobić online w Rossmanie zakupy i generalnie tak na 10 produktów, które chciałam kupić, przy 8 było, że produkt niedostępny. No więc ta sytuacja jest po prostu ogólnie z każdego punktu widzenia dziwna, trudna i no i no wiecie, nie tylko z punktu widzenia salonów i naszej pracy, tylko w ogóle z punktu widzenia troski o nasze życie, o nasze rodziny i tak dalej, nie? Więc to chyba wszystkim jest bardzo trudno w obecnej sytuacji. Ewelina pisze, tak wszyscy się denerwują, bo ci, co nadal pracują, nie mają czasu na czytanie wszystkich postów, a pojawia się ich ostatnio multum, to jedno, a drugie obawa przed hejtem. No też widzę dużo tego hejtu i też mnie on osobiście dotyka, ale staram się, wiecie, na grupie, żeby był porządek. Już tak mocno się za to wzięłam. Też nie publikuję wszystkich postów, przy okazji się może wytłumaczę, bo staram się po prostu nie publikować wam 2 razy tych samych informacji. Jak widzę, że jakaś informacja już była na przykład przeze mnie przekazana, to nie publikuję waszych postów, żeby właśnie tych emocji gdzieś tam nie podkręcać. Po prostu raz coś zostało powiedziane i tyle. A takie, wiecie, żeby tak, wiem, że już to maglujemy dużo razy, ale to jest też, wszyscy wiecie, marudzą, że ciągle o tym samym, a potem jak jest jakiś tekst, to jest
milion komentarzy, nie? Więc z jednej strony wszyscy marudzą, że już mają dość, a z drugiej strony o niczym innym nie mówią. Ja też ostatnio prawie w ogóle nie mam postów do akceptacji, na przykład o, nie wiem, jakichś zakupach. No dzisiaj były chyba dwa, że ktoś tam coś chciał zrobić w salonie, jakieś nagłośnienie. Ale też wszyscy mówią tylko o tym. Z jednej strony mamy tego dość, z drugiej strony chcemy o tym słuchać, chcemy o tym mówić. Mamy jakieś, wiecie, emocje po prostu niekontrolowane. No i to jest bardzo wszystko trudne. Słuchajcie, dobra. No poczytałam trochę tych waszych komentarzy, nie będę wam tu zamęczać was tym, bo sobie możecie same poczytać. Jak ktoś ma jakieś pytanie do mnie, to tam napiszcie może teraz, ja sobie zjadę na sam dół. Widzę, że dużo jest tych komentarzy. Ja wam jeszcze tylko powiem, że dzisiaj też pół dnia, też ze względu na to mnie nie było, pisałam dla was artykuł o pracownikach. Wiem, że nie każdy ma pracowników, że część jest na urlopach i ich nie da się do żadnej roboty zaprzęgnąć, że tak nieładnie powiem. Ale jeśli ktoś ma możliwość, naprawdę będzie wam bardzo dużo fajnych wskazówek dla was. Postaram się to... Zresztą już tu nawet wrzuciłam, bo... Więc na blogu już jest, ale posta jeszcze nie ma. Także sobie zajrzyjcie, jak tych pracowników konstruktywnie wykorzystać właśnie, żeby gdzieś tam wspólnie sobie pomóc. Wiadomo, że nie zarobicie na tych pracownikach teraz, to jest oczywiste, ale żeby tego czasu nie stracić i żeby zrobić coś, co się przyda w przyszłości, więc też wam zaraz tu wrzucę. Nie rozumiem, o co ci chodzi, nie wiem, czy to do mnie. Nie rozumiem, co ci chodzi, przez 8 lat prowadzę gabinet, ja nieraz nie miałam żadnych problemów ani żadnych sugestii. Aha, to chyba nie do mnie, bo to o jakichś kontrolach sobie dyskutujecie. Dobra. Dobra, chcecie dziewczyny coś ode mnie, macie jakieś pytanie? Ja tak jak mówię, będę śledzić tą całą sprawę. Jak się jutro coś okaże, to wam dam znać. Zastanówcie się, czy macie jakiś pomysł na to, jak konstruktywnie z tego wybrnąć. Może, nie wiem. No ja nie wiem, ja nie mam pomysłu. Ja zawsze mam jakieś pomysły, ale w tej kwestii po prostu nie mam. Przyznaję się bez bicia. Nie mam pomysłu. Każda opcja wydaje mi się ma tak dużą ilość plusów i minusów jednocześnie, że ja nie potrafię stwierdzić, która z tych opcji jest najlepsza. Tak długofalowo też, nie? Bo trzeba mieć na uwadze też nie tylko najbliższy czas, bo tak jak wam mówiłam, ja siedzę w domu i to samo bym polecała innym zgodnie z zaleceniami lekarzy. Ale żeby tak zdecydować długofalowo, co będzie lepsze, jak za 2-3 miesiące, jakie to przyniesie konsekwencje, no to tego chyba nikt nie wie. Dobra. Jutro mają podobno wprowadzić w ograniczenie w oddalaniu się od domu do konkretnej odległości. No to właśnie chyba mówiłam, nie? Że coś mają wprowadzić, tylko nie wiem, bo nawet nie czytałam, czy są jakieś przecieki, czy nie. Jeśli tak jest, to faktycznie. Izabela mi dziękuję, ja też wam bardzo dziękuję. Dziękuję za te wszystkie miłe słowa, które mi przysyłacie, za to wasze wsparcie pod tymi postami, które gdzieś tam mi się ulewało. Bo to mi naprawdę daje taki reset i chce mi się od nowa, nie? Bo jak tak się czyta jakieś brzydkie rzeczy na swój temat, to się człowiekowi trochę nie chce czasami. A jak się poczyta coś miłego, to się tak fajnie resetuje i się znowu chce. Dobra, dziewczyny, coś jeszcze? Czekajcie, ja sobie tu jeszcze zerknę na jedną rzecz, bo tu widzę, jakieś newsy do mnie spływają. Dobra, bo tu słuchajcie, znowu jakieś mam jeszcze ostrzeżenia przed różnymi fejkami dziwnymi. Dobra. Tu się widzicie, wszystko zmienia z dnia na dzień, więc jak będziecie jutro oglądać tego live'a, to już może być w ogóle nieaktualne, może być w ogóle bez sensu to, co ja mówię i bym musiała nagrać drugiego live'a. Więc zawsze sobie po prostu patrzcie, co jest na bieżąco, bo ja też nie mam możliwości, żeby wszystko aktualizować, po prostu tylko stawiam nowe rzeczy, macie wszystko w bazie wiedzy z datami. I tyle. Dobra, słuchajcie, bo jakieś już mam wiadomości znowu. No, okej. Okay. To chyba kończymy, nie? Czy coś jeszcze byście chciały obgadać? To się trochę wygadałam, bo już dawno nie gadałam, a dużo rzeczy się tutaj nazbierało. Zapraszam was do bazy wiedzy, którą macie na blogu, tam jest wszystko spięte. Jak tylko będę się czegoś nowego dowiadywać, to wam od razu dam znać. Nie proście mnie proszę o porady prawno-księgowe, bo nie jestem w stanie. Jak macie jakieś fajne newsy wykopane, to też mi wysyłajcie.
No i to by było chyba na tyle. Jak coś się będzie działo takiego bardziej wymagającego komentarza czy dyskusji, to się jeszcze pewnie spotkamy. Czy jutro też będzie live, jak coś przepchną? Jak chcecie. A chcecie, żeby był? Podoba wam się tak? Ja osobiście to wolę artykuły pisać, bo mi się malować nie chce. Nie mówiąc już o szukaniu jakichś porządnych ciuchów i patrzeniu, czy wyglądam w miarę przyzwoicie. Ale jeśli wam się podoba i jeśli chcecie, to mogę robić, no. Dajcie znać, czy chcecie, czy nie. Widzę, że jakieś serduszka, lecą lajki, no to chyba chcecie. Tak by się wydawało. Komentarzy nie widzę, bo to z opóźnieniem, także... O, czekajcie, bo są jakieś komentarze. Jezus Maria. Dobra, kończę, słuchajcie, nie przedłużamy. To jakby się jutro coś działo rewolucyjnego, to może też zrobimy live'a w takim razie, jeśli wam ta forma odpowiada. Mam na tyle, że u mnie są bardziej rzeczowe informacje niż rząd. Może wiecie, że ja pójdę do rządu, do polityki w takim razie. Ale obawiam się, żeby mnie popsuli w tym rządzie i w tej polityce, także może lepiej się będę z daleka trzymać. Dobra, słuchajcie, kończę. Dobranoc i odetnijcie się od informacji. Obejrzyjcie sobie coś fajnego, bo ja wczoraj za dużo wiadomości oglądałam i usnąć nie mogłam. Także to chyba też za dużo nie trzeba śledzić, tylko po prostu się trochę też zresetować. I sobie poczytajcie mój artykuł o pracownikach, właśnie. Ten, co już jest, a jeszcze o nim nie pisałam. O, to jest dobry motyw. To nie ma żadnego żarnowictwa. Znaczy, no trochę jest może, ale nie za dużo. Dobra, pa.